Moja taktyka na narty, żeby się nie zabić, to jeżdżenie od prawej strony do lewej, zamiast bezpośrednio w dół, żeby się nie rozpędzić za bardzo, a gdy prędkość robi się już taka średnia, to lepiej od razu się wywalić, ponieważ upadek przy małej prędkości boli znacznie mniej. Na stoku narciarskim do tej pory byłem zaledwie kilka razy w życiu, więc dla takiego amatora jak ja, wyzwanie nawet może stanowić wyciąg orczykowy. Sprawa na pierwszy rzut oka prosta, wystarczy złapać kija i cię ciągnie do góry. Większość ludzi trzymało kije w jednej ręce, tak więc sam też przełożyłem kija z prawej ręki do lewej, tak żeby oba kije były w jednej ręce. No tylko, że znowu problem jest taki, że w takiej konfiguracji znacznie ciężej się odepchnąć. Tak więc nie, trzeba powrócić, aby oba kije były na razie w dwóch rękach, a dopiero się jest na miejscu, ewentualnie można sobie przełożyć. Jak sobie tak jeżdżę w poprzek stoku od prawej do lewej, żeby było jak najwolniej, no to najtrudniejszym elementem jest po prostu dojście do krawędzi, bo przy tym wykręcaniu to przez chwilę trzeba jechać praktycznie w dół, no to można w tym momencie nabrać niebezpiecznie dużej prędkości, tak więc jak akurat jest tak dość stromo, to można się położyć i po prostu samemu przekręcić narty i zmienić kierunek z prawej na lewą. Końcówka tej trasy była dość płaska, a przy samym końcu jeszcze była górka, tak więc ciężko było osiągnąć taką prędkość, żeby na nią wjechać, tak więc trzeba było albo kikami się odpychać, no albo bokiem. Zauważyłem, że już było udreptane, takie, że ludzie wcześniej, którzy tutaj byli, tak chodzili bokiem, tak więc też spróbowałem, ewentualnie można było bez nart wejść, bo tu się już zmierzało do wyciągu, no i jeszcze trzeba było przejść, a w zasadzie przejechać przez taki most, mościk dla narciarzy? Takiego jeszcze wcześniej nie widziałem. Podobało mi się, że było mało ludzi na stoku. Raz, że podczas jazdy jest mniejsza szansa, że kogoś wjadę, no a dwa, że przechodzi się przez bramkę i od razu na wyciąg, bez żadnego zbędnego stania w kolejce. Ale to ja nie próbuję w ogóle wtedy zminimalizować ilości wywalań. Teraz my zjechali szybciej. Patrz, nie chcieli z nami jechać, bo byli pierwsi. Przesuń się na tamten, bo patrz, krzywo jest. Czy luz jest, fajnie, pusty stok, no to można się pojeździć, można się pouczyć, można sobie poszaleć. No jak tak jest pełno i dookoła wszędzie dzieci, no to wiesz, strach jeździć. No.
O, zatrzymuje się? O nie, spadniemy. Takiego czegoś to ja nie lubię. Kołysanka? No. Co, ciekawe, co się zmieniło, że te kawery nie zatrzymali. Może ktoś umarł? Nie, raczej się ktoś wypierdolił. Złapiesz?
Ja już myślałem, że nie dam rady. Nogi już jak galereta. Czapka. Przygotuj się do zdjęcia. Po co nam te zdjęcia? Cześć. Przygotuj się do zdjęcia. Uśmiech proszę. Przygotuj się do zdjęcia. Będzie? Uśmiech proszę. Opa. Cześć, szałas zaprasza. Może jeszcze idziemy tutaj do chatki zobaczyć, kupić coś. No nie, no właśnie. Chyba lepiej teraz się zrobić przerwę. Nie? Czy idziemy tam zobaczyć? To chyba już mój będzie ostatni zjazd, bo już, no, już takich skurczy dostawałem, jak tutaj wjeżdżałem, że kurde ciężko dałem radę. Zresztą może sobie zjechać jeszcze dwa razy. Ale ja już no, zobaczę, jak się będę czuł, ale już czuję, że to już mój ostatni. Już mam skurcze takie. Cały czas mam skurcz. Uśmiech proszę. Teraz nas trzymało, no.